W Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej rozpoczął się proces trzech mężczyzn, którzy są oskarżeni o brutalne zabójstwo 48-letniego mężczyzny. Na ławie oskarżonych zasiedli bracia Paweł i Leszek Rzet oraz Radosław H., którzy mieli w 2016 roku włamać się do domu w Komorowicach i dotkliwie pobić właściciela. Byli tak brutalni, że odcięli mężczyźnie ucho. Ukradli m.in. laptop, rower i samochód. Przy urazach nosa podchodzi sina urazu, gdzieś tą stroną znalazł całej twarzy, nie wiem. Oskarżeni nie przyznają się do zabójstwa. Twierdzą, że nie chcieli zabić mężczyzny, a jedynie go okraść. Czy nie spodziewaliśmy się, że będzie szukać nas policja, natomiast na stan pokrzywdzonego nie byliśmy świadomi, że w takim stanie został. Byliśmy świadomi, że normalnie, że tam zadzwonił po jakąś karetkę, po policję czy coś. Na tyle widzieliśmy go w takim stanie, że nie świadczyło o tym, że coś się nie stanie. Ani obrońcy, ani prokurator nie chcieli dzisiaj komentować sprawy. Oskarżonym grozi dożywocia.